Od soboty, 7 listopada, rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli chodzi o edukację, to klasy 1-3 w szkołach podstawowych uczyć się będą zdalnie, a klasy 4-8 i szkoły średnie będą miały przedłużoną naukę zdalną do 29 listopada. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, zawieszona działalność basenów, akwaparków i siłowni, zamknięte placówki kultury, ograniczona liczba osób w kościołach, zakaz organizowania spotkań i imprez. Od soboty zamknięte będą także sklepy w galeriach handlowych. Otwarte pozostają sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi. Zakaz działalności lokali gastronomicznych jedynie na dowóz i wynos. W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich. Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, podkreśla, że obostrzenia, które wprowadził rząd, są konieczne. Niestety, ale te obostrzenia nie wynikają, myślę, z żadnego jakiegoś widzimisię czyjegoś, tylko widzimy, że tych zachorowań jest coraz więcej. Widzimy to w Polsce, ale szczególnie tutaj u nas, w naszym powiecie, no, sytuacja nie jest dobra. Wczoraj 57 tylko przypadków nowych, a pamiętajmy, że to też wynika z tego, że nie wszystkie te przypadki zdążą być dokładnie udokumentowane i przekazane, więc osób, które w jednym dniu może być chorych, czy stwierdza się u nich zakażenie, może być sporo więcej, a dopiero statystycznie się udaje opracować i przekazać, i stąd cyfry nie zawsze, czy liczby oddają rzeczywistość. Jeżeli te obostrzenia nie przyniosą skutku, to będzie konieczność wprowadzenia ponownie całkowitego lockdownu.